Witam wszystkich, tutaj Sarlen93, a to jest Mass Effect 3 tryb wieloosobowy. Co dzień przez jakiś czas będę nagrywał jakąś rozgrywkę z tego trybu, po to, aby ta seria tak łatwo na moim kanale nie zginęła. Przyznam się, że aktualnie gram w jedynkę postacią nową. Całkowicie po stronie renegata, jest to żołnierz. Żołnierz kobieta stał na renegat. A, Cerberus, dobra. Nie zdążyłem wcześniej sprawdzić w żaden sposób. Moja postać jest egzekutorka, która ma kulę biotyczną ustawioną tak, żeby pomagać. Zbierała towarzyszy bardziej niż zadawała obrażenia przeciwnikom. Au. Oczywiście spustoszenie, przeciągnięcie. Dzięki Feistonowi jestem w stanie. Znaczy dzięki Feistonowi mam plus 200% ładowania. Więc prawdą jest, że naprawdę z tego lubię korzystać. Oj! Tak. Kula. No, świetnie! No tak, to jest poziom trudności srebro, więc może trzeba trudniej grać ogólnie. Nie jestem do niego aż tak przyzwyczajony. O nie, koleżko. Widzę, że mam tu Drelat, chyba będzie adept. Jeszcze Asari i Turianina. No to jakby. To jest nieźle. Grałem już, żeby zobaczyć po prostu, jak będzie to. Przepraszam. Wyglądało wszystko z perspektywy kobiety. Matko, nie mogę stać w miejscu. Ja to mogę mówić. Tak, Drell to szturmowiec. Przepraszam. Drell to adept. Wow, co to był? Granat podnoszący. Dobra. Wszystko jasne. No, tak. Znaczy na mnie kończę. Chciałem, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda właśnie z perspektywy kobiety na dokładkę renegata. Oczywiście wszystko trochę inaczej wygląda, więc tak to jest w tym wszystkim. A, jak miło, nawet tutaj. Na koniec misji. Aha, czekaj, wyszedłem z tego. Dobra, lepiej jak tu walnę tu. No chowaj się, koleżanko. Niby 20 poziom, ale mi nie idzie, przyznam. Teraz. Wczoraj trochę pograłem, tylko że. No. Aha, jasne, jeszcze problem z czynnością dzisiaj, tak? Wstawaj. Dobra, dane zdobyte, więc jest w miarę okej.
drill obrywał. Dobra, biegiem do niego. Jak najszybciej, może zdążę. Aha. O boj. Jak to wy... O, nie jest to źle. To jest dopiero czwarta fala. Się gra nie idzie, to jeszcze jakieś tu błędy dziwne wyskakują. No. Już się człowiek wstrzymał troszkę. Całkiem ładny ostrzał, przyznam. Teraz go. No, jakoś sobie radzimy w czwórkę. Bardzo się przydaje, tak szczerze mówiąc, chyba, ale... Spustoszenie, czy nie eksplozja. Oj. O, tu coś jest. No. Dużo jest tu strasznie teraz. Więc już teraz mogę powiedzieć, jakie inne rzeczy, czy, część wyborów, których dokonam. Tu kobietą renegatem. To byśmy tak. Aha, atlasy się zaczynają. Au. Super. Pani Asari. Może by mnie pani tak... Dziękuję. Dobra, spróbujmy zejść do... w ten sposób. Okej. Na przykład zachowam bazę zbieraczy. Do romansów, to nie wiem jeszcze jak to dokładniej rozegram, ale jakoś na pewno. Chyba nic wcale nie idzie. Nic i bardzo dobrze. Zaskoczył go lawiną w naboi. Ponoć to jest dobre na tarcze. Pancerze, przepraszam. Na pancerze i bariery, ale... Karabiny Krieger. Uż, dobra, nic nie mówię. Ja naprawdę nie lubię, kiedy ktoś go używa. To daje zbyt wiele obrażeń, zbyt dużo obrażeń w krótkim czasie. Okej. Okay. Już się tym zajmuje, panie strażnik. Samar zostawię też.
Aha, zastój, czyli mamy do czynienia ze zwykłą Asari. Aha, tutaj połowa ty, następny jest gdzieś tam. Dobra, chyba lepiej będzie pójść tędy grupą. Tak coś czuję. I ostatnie. Tędy. Jak myślicie, coś mnie napadnie? No jasne, że tak. Co jest najgorsze? Nic nie widzę, co tam się dzieje. O, co to się? A, wieżyczka. Poradzę. Hang on. No, inżynier. Nie podchodźcie jeszcze, ja sam mogę tu stać. I zrobię to. A jednego nam zdeptali, cholera, nie zdążyłem zareagować. I zginę od granatu. Świetnie po prostu. Nie ma tak dobrze. Mały gnoju. Tu gdzieś jest jeszcze rzeczka, tak? Aha, dobra, on już się tym zajmuje. Oh boy. No Drelu, rusz się stamtąd. Macie tam amunicję jeszcze? Nie macie. No to idziemy na górę. Świetnie, duch jest najbliżej nas. Jest bardzo blisko. No, a tu jest duch. No, wychyl się, kobito. Teraz spróbujmy go ocalić. Hang on.
No! Przecież go powinno trafić! Sorry, Rasek. Spróbujmy go przeprosić, może... odpowie, zareaguje cokolwiek. Jeśli w ogóle to działało. Ale próbowałem go podnieść. Wy to widzieliście, prawda? Mam nadzieję, że widzieliście. O rany. Która to była fala? Siódma. Świetnie. Teraz ósma. Phantom. Sorry, duch. Okej. No nie, Atlas idzie. Widzicie, Atlas, a jestem kompletnie bez broni. No ja sobie postawię kulkę. A co? Okej. Dobra, faktycznie obrywam tak trochę mniej obrażeń. Ale i tak dużo. Ciekawe, czy uda mi się przebić to jego... Skoro... Kto? Duch go załatwił, świetnie. Tam sobie jakąś... No nie! Nie! Niech on skądś padnie. Co nam ma oszczep? Chyba tak. Tak, przeżyje Samara, zachowam bazę. Teraz go podniosę, nie jak wcześniej. Aha, czyli duchy zdjął już, tak? Nie. Dobra. Czyli wiem, jak mogę walczyć z duchami. Pirazy drwi o tyle normalnie, że po prostu... zniszczyć barierę i później podnieść i użyć tej kombinacji mitycznej. Dobra. Nie jest łatwo, że dajemy radę, więc... O nie, nienawidzę tej misji. Zwłaszcza jak cel jest tak daleko. Ten dymuń musi przejść, więc... Okej.
Spróbujmy roz... Wieżyczka go zdjęła. Dobra, ja to sobie... Dobra, teraz uciekam. Aha, to jest wieżyczka. No, ale mnie szybko zdjęła, no, skupana. A tu ciągle idzie Atlas. A tak, to już mamy to, tu mamy to z głowy, więc teraz jeszcze aby... No, dobra. O, jeszcze... Niezłe wyczucie, nie ma co. Aha, dobra. Dobra, chyba lepiej stąd nie odchodzić. Ale postawić im bombelek. Nie! Ach. Cholera. Dobra, będę się trzymał raseka. Ale nawaliłem, cholera jasna. Taki wstyd. Teraz mogę się tam bardziej skupić na gadaniu. Tak, romansy nie wiem jak rozegram. Baza zbieracie zostanie przejęta. To wygląda tak, a dalej... Ashley zginie na Wirmirze. Na Wirmirze poświęcę Ashley. Rex musi przeżyć. A czy w dwójce pozwolę komuś zginąć, to... Nie, raczej nie. Wydaje mi się, że nie. No nie wiem, że Melon nie przeżyje, bo... Nie będę Mortina powstrzymywał. Tak naprawdę była straszna misja. No 30 tysięcy kredytu, tam 40 parę. Teraz dobra. Pokażę wam jak rozdałem mocy i... No to jest standard 3. Dałem z promień. Chociaż... Nie, nie, źle. Aha, wyjdź. Dobra. Ja wam tego niestety już nie pokażę. Albo pokażę wam zaraz, ale najpierw mała przerwa. Dobra, można sprawdzać moce. Tutaj dałem w
promień zamiast regeneracji. No, zwiększa redukcję obrażeń w obrębie tarczy. No, po prostu na dłużej moi towarzysze mogli przeżyć niż... No, niż atakować tego wroga. A tutaj... No, w zasadzie też, no. Zrobiłem z tego po prostu taką kulę mocno obronną. No, okej. Okay. Spustoszenie, no to... Dużo czas trwania mocy, zamiast... Ja się z reguły skupiam na jednym przeciwniku, niż na... jakimś tam innym. Czy na wielu naraz. Już... Wolę po prostu rozwalić innego, później bawić się z resztą. Niż tak mieć iluś tam naraz i każdy strzela do mnie z tą samą siłą i tak dalej. Więc daję tutaj czas trwania. Szybkość ładowania. Tylko po to, żeby móc tego częściej używać. I na końcu obrażenia i czas trwania. Zamiast zwiększyć skuteczność. I tak jest całkiem niezłe, muszę przyznać. I jeszcze dalej przyciągnięcie. I tu mały wyjątek. Zwiększa promień rażenia, tak. Stwierdziłem, że jak nie wiem, podniosę dwóch i użyję spustoszenia, co da mi eksplozję biotyczną, to oberwą obaj, więc będzie lepszy efekt. A nie tylko jeden. Tak, no, zwiększyło wszystkie obrażenia celów uniesionych o 25%. Też tak patrzę, to mogłoby być lepsze, bo obrażenie zadaje mi całkiem spore ogólnie, a tak to mam 20 punktów obrażeń na sekundę uniesionym w powietrzu celom. Dzięki temu przeciwnicy też obrywają trochę w międzyczasie. Coś, czego już nie mogłem wziąć, no to wydłuża czas trwania o 50% oraz zwiększa siłę i obrażenie zadawane celom wybuchami mitycznymi o 50%. To by mi się naprawdę przydało, albo... To by mi się naprawdę przydało. Bo jakby biorę pod uwagę, no to... tak biorąc pod uwagę, to jest bardzo przydatne w tym momencie. Zwłaszcza jak tworzę ciągle takie... No, podnoszę i uderzam tym. No i egzekutorka Asari. Wydłuża czas trwania mocy 25%, zwiększa premię do udziwiku. Zawsze idę w udziwik, żeby jak najszybciej mi się moc ładowały. Tutaj no, premię do siły i obrażeń od mocy, więc... I tu mam zmniejsza wagę karabinów szturmowych. Dzięki temu Feliston na 8 czy tam 7 daje mi 200% ładowania mocy. No i sprawność. Patrząc na to, to mogę sobie darować. Ale to i tak mi nie dałoby możliwości, żeby ulepszyć to. A tam walkę w zwarciu czasami... Z walki w zwarciu czasami korzystam. Nie, to jest zdrowie i tarczy, więc sorry. To jest przydatne. Według mnie mimo wszystko. Tylko, że te Asari wyglądają już takie trochę jakby... Stare jak egzekutorki w porównaniu do tej zwykłych. Tak inaczej niż... Taka na przykład... O! Chociaż nie. Chyba tak samo. Dobra. Tak więc z mojej strony to byłoby tyle. Jeszcze niedługo pojawi się coś może z, nie wiem, z inną postacią. Pewnie tak, coś wam zaprezentuję ciekawego, tylko tym razem może na brązie. A teraz się z wami żegnam, życzę miłego dnia. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach czegokolwiek. Na razie.